Hej, cześć, witajcie moi drodzy w odcinku z tym razem jest to American Truck Simulator i ja już tu trasę wziąłem, wiecie, ale ona już niestety jest, kurczę, spóźniona. Ale co mi tam, co mi tam, spóźniona, nie spóźniona, można jechać dalej, co nie, takim oto kenwortem. No niestety, kurczę, jest ciemno, bo to jest na multi. Dzisiaj sobie pojeździmy. Co jeszcze tu można powiedzieć? No cóż, nie było dawno odcinków z tej gry. Ale postanowiłem sobie, że czemu nie nagrać, co nie? Troszeczkę mapy odkryć. Bo aktualnie mam 52%. No powiem wam, że tutaj odkryję tej mapy mało, mało niestety, ale pojedziemy sobie tym razem do jackpot, do, powiem wam szczerze, do chyba do najfajniejszej chyba lądówki. Ale mogę się tu mylić, bo wiem, że jest jeszcze, jak dobrze pamiętam, gdzieś tutaj jest bardzo dużo ludu, co nie, ale to w różnych, znaczy w różnych porach, co nie, godzin oczywiście, co nie. No najwięcej ludzi, powiem wam, jest, szczerze, o w tych miastach, w Los Angeles, w San Diego, w San... O tu jest, głównie o tu jest więcej ludzi, wiecie. O tu jest głównie ludzi więcej o w tym, tak jak pokazuję, o, na tym obszarze właśnie mapy, ale też się zdarzają, powiem wam, o tutaj, ale to powiem rzadziej, wiecie, ale powiem wam, że ludzi tu jest nawet, powiem wam, jak na Amerykana 300-400, to jest bardzo dużo, jak na przykład na moje zdanie, co nie, moje zdanie jest takie, że jest bardzo dużo ludzi. No tu widzę kolejny jadą sobie jacyś, którzy mają wielki ping. No ja też mam duży ping, nie oszukujmy się, coś mi się tam, nie wiem, czy pobiera, czy co. Dobra, żebyśmy już nie przedłużali. Czekajcie, czy on jedzie tu? Nie, on nie jedzie tutaj. Dobra, my sobie jedziemy powolutku. Czekajcie, czy ja mam wszystko włączone? Dobra, czekajcie, zgasimy światełka. Dobra, czekajcie, czy tam coś się dzieje jeszcze? Trzeba się upewnić. Dobra, nic nie jedzie. A, tu jest lądóweczka. Tak? Czy źle mówię? Czekajcie chwilę. A nie, autostrada. Okej, amerykańska autostrada. A właśnie, mi się przypomniało, powiem wam, jeszcze taka jedna sytuacja. Ostatnio zacząłem oglądać, wiecie, ferie, no niestety mi się skończyły. wiecie co, zacząłem oglądać The Walking Dead. Właśnie sobie przypomniałem, że... Przypomniałem sobie, że to w Ameryce, co nie, ogólnie występuje. Akcja, co nie, czas i miejsce akcji właśnie. Dobra, my sobie będziemy tu jechać stóweczko. Nie będę tu się śpieszył w sumie. Na tej auto mogłem jechać 104, ale nie chcę tego gabaryta wyprzedzać za bardzo, bo może, bo ten, nie wiem, czy to Rosjan, czy to jest Ukrainiec, nie wiem, albo Białorusin, nie wiem. Czekajcie, kurczę, może go zlagować dziada. Znaczy no, człowieka tego nie dziada. Co nie? Tak myślę sobie, że tę trasę przejadę w jednym odcinku, w tym odcinku. Oczywiście mam gabaryty, wiecie. Kiedyś w jakimś odcinku spróbuję to nagrać, a nie będę go wyprzedzał, bo i tak tutaj zaraz będziemy skręcać w prawo. Troszeczkę mapę odkryję, to mi się bardziej podoba. Powiem, że mi się bardziej, kurczę, bardziej mi się opłaca szczerze tutaj zwiedzać mapę niż w... Oho, widzę, że ten gabaryciarz też jedzie za... Kurde, wtedy... A, kurde! Czego on hamuje na tym? Jezu!
Ja normalnie zahamowałem do zera. Ej, niedobrze. No i sobie przypomniałem, że ta akcja trwała w tym, jak to, w Ameryce, co nie, konkretnie w stanie Georgia, bo tam są podzieleni jest, są na sezon, znaczy na sezony. Mi nie chodzi o sezony, tylko o ten, o nie sezony, tylko mi chodzi, że jestem podzielony na stany, co nie, tutaj w Amerykanie, w filmie. Ale film też mi się bardzo podoba. Nie wiem co to. Ale mnie zaczęło lagować. Ja cię kikele. Dobra, będziemy jechać powoli jednak tutaj za tym gabarytem, bo nie będę tutaj się śpieszył w sumie. Mamy 36 tysięcy, widzę na tym Peterbilcie. No i takie mam też kierownicę, co nie, taką fajniutko nawet. No kurde, czemu on taki jedzie? Boże, nie, ja nie wierzę, co on to. Czego on tak powoli jedzie? Dobra, ja chyba za oga wyprzedzę zaraz, tak myślę. I będziemy jechać tu 104 maksymalnie można, bo to złota jest, to nie jest leconko. Ale powiem, że ja tu częściej biorę złota. No i tak to jest właśnie w tym The Walking Dead, ale polecam obejrzeć, polecam obejrzeć. Kiedyś oglądałem, co nie, ale to za czasów jeszcze gimnazjum, co nie. To było z 5, no z 5, 6, 7 lat temu. Z 5, 6 lat temu jakoś około, co nie. Kurde, czemu on nie jedzie? Jakoś tak dziwnie jedzie ten typ. Ludzie, jak go zaraz wyprzedza chyba. Tylko nie wiem, czy to zakręt jest, Holender. Ta, zakręt, jest przepięknie. A, Boże. Dobra, ja tu zatankuję, może. Może sobie pojedzie dalej. Dobra. My mamy tam zwykłą naczepę, sucho. O Jezu, nie, to wcisnąłem. Oh my god. Czekajcie. O Jezu. Dobra, nieważne. Ojej. Czekajcie, inaczej zróbmy. Kurde, będzie tych rzutów, że hej. Nagrywa się? Dobra. Chyba się nagrywało, mam nadzieję. Jak się nie będzie nagrywało, to się wkurzę zaraz. Tak myślę. Ale tu powiem, podobają mi się te kurcze. Ogólnie mi się podobają drogi, powiem. Oj, nie, to nie ten, nie ten, nie ten. Mi się głównie tu podobają, powiem wam, drogi, szczerze. Na tym. Na tej. W Amerykanie. Co ty, Janie Pawlasz, gościu, kurde. Dobra, zapalamy duże siat, znaczy długie. No i znowu będę go. O Jezu, ja pamiętam kiedyś tutaj jak jechałem na tej lądówce. To jest ta lądówka chyba. Tak mi. W sumie powiem wam, jest sporo tu lądówek, wiecie, takich, no. Takich kurczę podobnych do siebie. Niestety, ale jedna jest taka fajna, przepiękna. Tam jest, powiem wam, sporo ludzi nawet, no, jeździ. To lądóweczko tutaj w Amerykanie na multiplayerze. No i no powiem wam, że kiedyś mnie gościu Skodo tutaj ramował. I powiem wam, że to nie było fajne, nie, nie, nie. To było wręcz, no kurczę, troszeczkę wkurzające jego zachowanie, a to jakiś był chyba, mi się wydaje, to był wtedy kiedyś, kurczę. Jakiś zagraniczny, co nie? Jakiś dzieciak, powiem wam. Cały czas gadał na CB, kurczę, no troszeczkę to było wnerwiające już. No i czego ja tutaj mam tak FPS-ów mało? No dobra. Okej. Okej, ping. Dobra, już wiem, okej. Dobra, od kolejnego chyba odcinka będę musiał z Shadow Playem nagrywać, jak myślę. Będzie więcej FPS-ów, tak myślę. Ale jeszcze zobaczymy po tym odcinku. A, zobaczymy w sumie. No i tak sobie idziemy, jeszcze 1084 km nam zostało do miasta Jackpot.
No i powiem wam, że ten, no kurczę, taki temat wybrałem dzisiaj o The Walking Dead, że troszeczkę taki nieciekawy, co nie, jak na Amerykana. Ale właśnie mi się, tak jak zacząłem nagrywać, mi się przypomniało właśnie o tym, o tych lądówkach, co nie, z The Walking Dead właśnie. I no i ten, co jeszcze? No, głównie to mi się te lądówki przypomniały, wiecie, i te autostrady. No ale tutaj nie ten. No tu troszeczkę porównywać można w sumie real a grę. No kurczę, no powiem wam, że ciężko byłoby porównać grę z realnością, co nie, tam w Ameryce. Ale wiecie, ten film to jest tylko fantazja, co nie? To nie jest prawdziwe, że te ludzie, wszyscy, tam miliony ludzi, kurczę, w zombiaki się przemieniły, czy tam w tych, zaraz, jak oni mówili na nich, zimni, szwendacze, kurcze, no zombiaki, szwendacze, kurcze, zimni, no czy to w sumie szwendacze głównie tam można ich nazwać, zombie to takie, kurde, można, kurcze, zombie, no, w sumie. Zombie też, ale wiecie. Długo można byłoby gadać o tym filmie i wiecie, o grze. O, Kingman, widzę, że jesteśmy już Kingman zaraz. Miasto Kingman, fajnie, okej. Okej. No właśnie, w sumie chyba. Tutaj zakończę ten temat o The Walking Dead. Właśnie, wiecie, tak mi się przypomniało i mógłbym gadać na ten temat, znaczy na ten tam, na ten o tym filmie z kilkanaście godzin. Wiecie, ale powiem wam, że nie chcę, bo pewnie niektórzy nie oglądali, nie chcę spoilerować, kurczę, wiecie o co chodzi. Bo to by było niefajne, nie fair, co nie. No, powiem, że się zbliżam praktycznie do piątego sezonu oglądania. Właśnie. I co jeszcze mogę powiedzieć wam? No i chyba tylko tyle mogę wam powiedzieć. Czekajcie, czy mi się uda na tej lądówce wjechać z to ileś? Kurczę, fajnie by było wjechać tutaj. No to powiem wam, że w sumie. A, prawie, kur... Nie, mogłem wjechać bez problemu, kurde, A, dobra, jednak nie, okej. Dobra. Mogłem zwolnić trochę. Jezu, i znowu tego gabaryta dogoniłem, serio. Czekajcie, ja go wyprzedzę w pioruny, bo... Ej, nie ramuj mnie, halo, kolego. Kurde, nienawidzę, powiem wam, wyprzedzać tu, kurczę, no, gabarytów, niestety. O, tu pamiętam, na tej drodze wjechałem, kurczę, kiedyś. Jak dobrze pamiętam, ja tu powiem już tak, w nocy, powiem, że się ciulowo jeździ, bez kitu, ciulowo się jeździ. Ale tak, kurczę, powiem, że jechałem. No i powiem wam, że fajnie, fajnie, wszystko pięknie. Na tej autostradzie jadę sobie, no właśnie, maksymalnie 104, bo to jest z złota, co nie, maksymalnie. Mi się podoba ta prędkość, jest taka w sam raz. Najgorzej to jest na lądówkach niektórych, co nie? Ale to szczegół. Sobie jadę, jadę, jadę. Usypiam, co nie? Sobie, bo to już była noc. Właśnie już się tak, no... Ciemniej się robiło, co nie? Nad dworzem. Zapaliłem sobie światełko, co nie? W domciu. Dobra, jadę sobie, jadę te... Nie pamiętam ile kilometrów, ale... Jadę sobie, jadę... Oczy mi się zamykają, co nie? I? Dobrze miałem farta, co nie? Bo powiem, że byłoby nieciekawie. Bym, kurczę, tak uszkodził ładunek, że ojojoj, że nie wiem, kto by go zbierał po drodze. Co nie? No i ten, aż się przebudziłem, kurczę, walnąłem. Znaczy nie walnąłem, tam troszeczkę uszkodziłem, co nie? Ale nie do... Nie tak, że mocno, co nie? Tylko tak letko, co nie? I... Tak, kurczę, się obudziłem, że o, ho, ho, o panie, kurczę, powiem, że no, nieciekawie było wtedy. To było jakieś, powiem wam, też mi się przypomniało w sumie, tak chcę się z wami podzielić tutaj, co nie, takimi, no,
troszeczkę śmiesznymi momentami, tak, no, poza nagrywaniem, co ja tu odwalam w Amerykanie, co nie, to usypiam, kurczę. Tak samo miałem w Eurotrucku, co nie, na Anglii jechałem. To było w tamtym roku jakoś chyba, czy w tym roku, mniejsza o to, co nie, w tym albo w tamtym roku. To też była noc, co nie, jechałem sobie, jechałem, wszystko pięknie, cacy, co nie, sobie, no, jadę po Anglii, to było gdzieś, wiem, że to lądówka była, tak jest, lądóweczka, no i wszystko pięknie, też usypiałem, co nie, oczy mi tak się usypiały, ojojojoj, myślałem, że ja padnę, że ja tu, kurczę, na krześle usnę, co nie. Tak jak taki jeden, no, można powiedzieć, YouTuber, Max 4.6, czy jak tam się zwie. Max, co nie? 4.6, tak, dobrze mówię. Tam ma chyba z kilkadziesiąt, nie, kilka tysięcy subskrypcji, co nie? Wow, czekajcie, Boże, coś walnął. A, w butelkę. Kurczę, się przestraszyłem. No i też, kurczę, powiem wam, no, też troszeczkę z jego strony, no. Ja się nie dziwię, że na lądówce można tam usnąć, ale na światłach to powiem, że no, masakra by była, jakby to było jeszcze EU4, ale on chyba jechał, mi się wydaje, że na EU1, ale to było w tamtym roku też, co nie? No i nie, to tylko tak opowiadam, co nie? Tam wiecie, ja nic nie, do niego nie mam, że usnął, co nie? Każdemu się może przydać. Znaczy, wróć. Każdemu może się to zdarzyć, o to mi chodziło. No, na przykład mi to 2 razy już tak się przydarzyło, no niestety, kurczę, no ale powiem, że ja w nikogo nie wjechałem, co nie, ale on, no, na światłach troszeczkę nieciekawie spać. Znaczy, no, usnąć. No ale też powiem wam, że on chyba z 3 godziny spał na streamie jakoś. No niestety, kurczę, zmęczony człowiek pewnie był. Ale wiecie, ja tylko tak opowiadam, co nie, ja tam nie mówię, że on jest, no, wiecie, taki jakiś, nie wiadomo jaki, co nie, 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 nie. Ja tylko tak opowiadam, co nie, bo ja tam kiedyś oglądałem tam kawałek streama. No troszeczkę to jest z drugiej strony śmieszne, no ale to trochę jest, no niestety, troszeczkę, jak dla mnie, no, żałosne troszeczkę, bo, no, można byłoby odpocząć, co nie, ale kurczę, no niestety, no zdarza się, co nie, bez, no na przykład u mnie, czasem jest tak, powiem wam tak, wypiję na przykład, co nie, jest, co takie momenty u mnie, jak gram w Eurotrucka na multi, co nie, na multi wiecie jak to jest, ludzi mało w niektórych miejscach, sobie jadę, co nie, ja tak mówiłem tu na tym spiku ZW, wiecie, że zaraz wrócę, itd. No i ten, idę sobie po kole, ja sobie tak, już mi się oczy zamykają, co nie, tak, no, minuta po minucie, co nie, idę po kole, wypiję troszeczkę i powiem wam, że oczy mi się otwierają i jadę sobie dalej. Takie mam momenty czasem, ale, no kurczę, temu jeszcze nigdy nie opowiadałem, co nie, ale, no. Wiecie, jaki to jest mati, co nie? Kurczę. Usypia, kurczę. Ajajaj. Szkoda gadać nawet. Nie, no tak tylko mówię, co nie? Śmieję się czasem, powiem wam, co ja tu odwalam na tym multi. Znaczy, w sumie to na promocie więcej, na singlu, co nie? Co jeszcze mogę. Co, właśnie, co ja miałem powiedzieć? Kurczę. Zaraz. Chwila. Zaraz. Co jeszcze miałem mówić? Kurczę, coś mi się jeszcze przypomniało. O, widzę, że tam jakiś samolot leci, czy coś. Zaraz, co jeszcze miałem mówić? Ojajajajaj. Kurczę, no zapomniałem, wyleciał mi z głowy. Coś o spaniu powiedziałem, co nie? Takie opowiadania tego playera. Coś jeszcze miałem mówić. Ojeju, zapomniałem. O The Walking Dead tak troszeczkę poopowiadałem, co nie, że te lądówki mi się tak, no, troszeczkę przypominają, co nie, z czym? No, z Amerykanem. No i cóż, co jeszcze miałem powiedzieć? Kurczę, zapomniałem na litość boską. Jezu, lagi mam teraz. Oh my god. O Jezu, nienawidzę, powiem wam, czasem tu jeździć po tych, no, po tych miastach, co nie, bo te
Ojoj. Serio 19 FPS-ów mam? Ojojajaj, nieciekawie. O kurczę, dobra, wyjeżdżam z tego miasta, z Las Vegas. Kurczę, nieciekawie. O, widzę, że... O! Jedzie za mną ten pan Dmitrij. Reasnoj. A zaraz jestem ciekaw, skąd on jest. Kurczę, zaraz zobaczę, tylko niech no ja tu się stąd wyjadę. Czekajcie. Czy ja zobaczę? Czemu mi pokazuje tędy, jak mogłem tamtędy przyjechać? Ja cię kręcę, nienawidzę tych dróg, powiem wam szczerze. Nienawidzę tych dróg czasem, powiem wam szczerze. Wiecie o tym? O proszę, widzicie? Kurczę, Ukraińczyk jeden, jednak Ukrainiec, sorry, Ukrainiec, widzicie? Kurczę, wiedziałem, że to ktoś jest, no, Ukrainiec, Rusek, znaczy Rosjan, wybaczcie, Białorusin. Wiecie o co chodzi. Wow! Dobra. Ej, przecież ja mogę... Ludzie, serio, mogę tędy zwiedzić ten kawałeczek. Kurczę, ale czemu takie mam lagi tu, o ludzie. Ojej, zaraz się wkurzę na te lagi, bez kitu. Czekajcie, czy to jest koniec, koniec drogi, dobra. Proszę, weźcie te FPS-y, zwiększcie w tym głupim bandykamie. Mogę, kurczę. Kurde, co za dziad. Co za dziad będzie mnie tu ramował, skurczybykul. Kurczę, chyba nie przypomnę sobie zapiru na tego. Ajajajaj, niedobrze. Niedobrze, powiem wam szczerze. Kurczę, nie przypomnę sobie. No nie, no nie. Czemu tak mam FPS-y? Kurczę, zaraz chyba zmienię na tego. Na, jak to się nazywa? Na Shadow Playa, kurczę. Może będę miał troszeczkę więcej FPS-ów. No, nieciekawie, powiem wam jest. No ja rozumiem promoc, ale multi, kurczę. Oh my god, tak nie powinno być w sumie. Coś mi się pobiera i dlatego mam duży ping, wiecie? Albo mi się wydaje. No, nie wiem. Wydaje mi się. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Kurczę, zapomniałam na litość bosko. Ojej. Zaraz. Czy ja wszystko powiedziałem, co i jak? No to troszeczkę o spaniu poopowiadałem dzisiaj. Coś... Kurczę mi się. Coś jeszcze mówiłem na początku, ale zapomniałam o czym. Może mi się przypomnie w kolejnym odcinku. Ale nie wiem, czy będę kontynuował. Jeżeli sobie przypomnę, nie wiem, czy będę kontynuował, co nie, że. A zobaczymy jeszcze w swoim czasie. Może w kolejnym odcinku. Ale nie, o tym. Kurczę, co o czym ja mówiłem? Na początku mówiłem o zwiedzaniu mapy, co? Znaczy o zwiedzeniu. Jeszcze 50% mam już. Ponad. Kurczę, nie wiem, nie pamiętam już. Albo sobie jeszcze albo sobie kontynuujmy jeszcze temat o The Walking Dead, wiecie? Ale nie będę tutaj spoilerował o co chodzi, co nie? Tylko mi chodzi o życie ich, co nie? No powiem wam, że kurczę. W tym serialu niestety jest nieciekawie, co nie? Te zombiaki, te szendacze, zimni, jak oni na nich mówią, co nie? No ale, no kurczę, no powiem wam, że jest, tak wspomniałam, nieciekawie, niefajnie, co nie? No ja powiem wam, że w ich skórze to ja bym nie chciał być. No niestety jakoś muszę przeżyć, co nie? Te ataki, znaczy te, w sumie głównie to oni przechodzą z różnych miejsc, wiecie? Oni przechodzą z różnych tych stanów, co nie, Georgia, Arizona, kurczę, Kalifornia, wiecie, ze Stanów Zjednoczonych głównie, to jest, co nie, Stany Zjednoczone. No i powiem wam, że no tych ludzi tam mieszka multum, co nie, w tym serialu. No przed tą epidemią było, no nawet spoko, co nie, ale później po tej epidemii niestety, kurczę, już takie, no wybuchła ta epidemia i było niefajnie, co nie, nieciekawie. Ale też powiem, że szkoda mi kilka osób w tym serialu, co nie, w sezonowym, ale tu nie będę wymieniał jakich.
Taki mini spoiler, że ludzie, no niektórzy tam, no nie żyją, no padli od niektórych, ale ja tu dalej nie będę kontynuował, co nie. No i kurczę, jakiś taki powiem dzisiaj temat, taki wymyśliłem do Amerykana, taki no troszeczkę niefajny, co nie, no ale no niestety kurczę, muszę jakieś tematy wymyślać, co nie. O, już wiem, co ja wymyślę na kolejny odcinek z Amerykana, jaki temat. Ale to jeszcze będziecie musieli poczekać. Ale to pewnie nagram po tym o materiale. A zobaczymy jeszcze w sumie. No i powiem wam, że to życie, no kurczę, oni podróżują, no powiem wam, że z miejsca do miejsca muszą, no niestety podróżować, bo w jednym miejscu nie będą do końca siedzieć, co nie, do końca życia. No i muszą się przemieszczać. No te osoby, te bohaterowie głównie. No i też taki tacy, można powiedzieć, poboczni, którzy tam występują w tym serialu. No i powiem, że kurczę. Jak na przypomnienie serialu sobie, to jest, no fajnie się go ogląda, ale z drugiej strony, jak ktoś nie lubi horrorów, znaczy to jest taki horror, można powiedzieć, komediowy czasem, wiecie, bo tam różne się rzeczy dzieją, co nie, różne się rzeczy dzieją, ale też niektóre to są takie, no niefajne, co nie, tam w tym serialu. No i też kurczę jest, no powiem wam, że niektóre mi się sceny spodobały z tego serialu, ale niektóre no niestety nie przypadły mi do gustu. Niestety, ale mam lagi, no ludzie, nie no. Ja będę musiał kurczę zmienić program chyba do Amerykana, żeby nagrywać. Z Shadowplayem będę pewnie, a zobaczymy jeszcze. No bo 30 FPS-ów to jest za mało, kurczę, no nie. No co się dzieje z tego, halo? No kurde, nieciekawie. Ech, co zrobić? Czekajcie, czy ja sobie. Ja chyba jednej rzeczy zapomniałem zapisać sobie w zeszyciku. Zaraz, chwila. O Jezu, czekajcie, niech no ja stąd wyjadę z tych zakrętów, bo nieciekawie jest. Też mi się przypomniał jeden horror, wiecie. Też występuje w Ameryce. Amerykański horror. Tylko tytułu nie pamiętam już. Krew na piasku, czy jakoś tak. Tak jest, Krew na piasku, tam też są zombiaki. No tam jest głównie tam występuje jeden zombiak, wiecie, takie. No zombiak i on za nią idzie, za tą bohaterką. Kiedyś chyba ten. Powiem wam, że wrażenie mam takie, że kiedyś oglądałem ten horror, ale no do końca się nie pamięta, co nie? Tych horrorów, co nie? Chyba starczy na The Walking Dead aktualnie. No tam poopowiadałem troszeczkę to, co wiedziałem, co nie? Ale też mi się bardzo podobał, można tak powiedzieć, saga horroru Droga bez powrotu. Też horror amerykański. Też są te takie lądóweczki, jak ja zauważyłem, te znaki takie, no. Tam są głównie znaki takie żółte, co nie? U nas są takie w Polsce pomarańczowe, a tam u nich też są pomarańczowe, ale oni mają jakieś takie, powiem, urozmaicenie te znaki, te drogowe, o to mi chodzi. No i też w sumie drogi, bo tutaj są żółte te takie paski, co nie, jak tu widzicie, pomiędzy tą, na tej lądówce, a u nas są białe. Głównie są białe te pasy, o te oddzielające jedną stronę od drugiej. Droga bez powrotu też, powiem wam, że pierwsza część stara jest bardzo z 2000 chyba trzeciego roku. Ale powiem, że jak na horror to jest no troszeczkę straszny, jak pierwszy raz oglądałem. Jest straszny. Ale nie do końca, nie do końca. Powiem wam, że jest kilkadziesiąt takich horrorów, które są straszne, które nie. Na przykład, wiecie, horror, komedia, straszny film to nie jest horror, tylko to jest komedia.
Nie, no muszę, powiem wam, jakieś zmiany, kurczę, pozmieniać w, no, w filmach, co nie, bo cały czas straszne rzeczy się nie muszą dziać, co nie, śmieszne mogą być, ale nie często, co nie, bo w strasznym filmie to występuje takie coś. No i to mi się bardzo podoba z drugiej strony, bo ludzie, znaczy, te osoby, co wymyśliły, kurczę, czemu, ale mnie się odbiły światła, ojej, ojej, nie ciekawie. Dobra, my sobie pojedziemy prosto, bo tutaj, powiem, to takie skróty, ale po co mam jechać, jak można tędy jechać. No i ten, droga bez powrotu, tam jest 7 części, jak dobrze pamiętam, 7 części, tak jest. 7 części, bardzo, powiem, sporo jak na drogę, na taki horror. Nawet powiem wam, ciekawy, nie oszukujmy się, ciekawy jest ten horror. Pierwszy raz oglądałem. O, my zaraz będziemy na miejscu, o proszę, 440 km. Fajnie. No to szybko zleci, powiem wam, tak jechając, znaczy jechać 104 maksymalnie. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć? O, widzicie takie znaki właśnie tam występują w Ameryce. U nas takich nie ma, co nie? U nas jest w kółku i tam pisze na przykład 70, 80, co nie? Głównie 70 jest na drogach, co nie? Te wysoką prędkością można jechać, co nie? O te znaki mi chodzi. Ale w sumie i tak ludzie jeżdżą, kurczę, no troszeczkę niestety ludzie nie ograniczają tej prędkości, niestety. Ale co zrobić? Co zrobić? To jest Polska. Tego nie ogarniesz. No niestety tam, no w Polsce dużo jest wypadków niż gdzie indziej, co nie, niż w innym państwie. Dużo jest bardzo w Rosji. Nie oszukujmy się, tam jest. Co on? Tam jest, kurde, nawet nie zauważyłem go. Ludzie, ja jechałem tak jakoś, powiem wam, że ja już nie widziałem tego człowieka, kurczę. Niestety niepotrzebnie wiem, niepotrzebnie, znaczy, nie mogłem wyłączyć światła, kurczę, długie, ale przepadło już. Dobra, my sobie tutaj zaraz zakończymy odcineczek, jeszcze 390 km. No i cóż, dzisiaj taki, powiem, temat o horrorach, kurczę. No i ten, no i te amerykańskie filmy są, powiem wam, fajne niż polskie. Polskie też są niektóre fajne, ale ja wolę, powiem wam, jakiś zagraniczny oglądać. Jakoś tak powiem, no te filmy, jakoś tak ich twórcy, ludzi jakby, jak to się mówi, jakby ludzi, kurczę, jakby ludzi, kurczę, namawiali do oglądania tych filmów, co nie, bo co, powiem wam, po pierwsze, interesujące są, nie oszukujmy się, amerykańskie filmy są interesujące, aktorzy, po drugie, aktorzy właśnie, po trzecie, akcja, w jakim mieście, na jakim obszarze, co nie, bo różnie, na pustyniach, nie na pustyniach, w miastach, nie w miastach, wiecie, na zadupiach, nie za dupiach, wiecie, o co chodzi, co nie. No i powiem wam, że jakoś tak wciągają te filmy, te amerykańskie niż polskie. Niektóre polskie są epickie, nie oszukujmy się. Stare filmy są lepsze niż te nowe, powiem wam szczerze. Na przykład Kogel Mogel da się oglądać, nie oszukujmy się, bardzo da się oglądać. To jest najlepszy serial, znaczy film w dwóch częściach aktualnie, bo tam chyba się zbliża trzecia część, ale mogę się mylić. No ale to szczegół taki, co nie. Na przykład Kogel Mogel da się oglądać bez problemu, co nie. Śmieszny jest ten film. Bo tam, kurczę, jest ten, jak on się nazywa? Ojciec Kaśki, Kasi. jak to ja mówię, babcia Józia z plebanii, co nie. No, z serialu odcinkowego, właśnie plebania, która już niestety już nie istnieje, ale też się dało oglądać plebanie. Ja bardzo uwielbiałem oglądać plebanie, kurczę, wieczorem.
Ale to już powiem, że to już dawno już tego nie ma. Plebanii już 7 lat nie ma, jak mniej więcej na ekranach TVP 1, co nie telewizji pierwszej. Co jeszcze miałem mówić? Tory? O, świetnie. Aha! Dobra, to jest ta lądówka jednak. Kurde, czy ja zdążę? Dobra, niestety tu troszeczkę musiałam przekroczyć, znaczy przekroczyć się prędkość, ale co mi to? Nic się nie stało. No i ten, no i powiem, że Kogel Mogel da się oglądać, co nie? Jeszcze takie, no, wrócę do filmów, co nie? Ale powiem, że amerykańskie filmy mają coś takiego mają, kurczę, że są epickie, co nie? One coś mają, kurczę, da się ich oglądać. Nie jest taki żmudny, nudny, co nie? Wiecie, no na przykład jest film stary, też w Ameryce on występuje, czas i miejsce akcji jest w Ameryce. Tam jadą takimi kilkoma markami ciężarówek amerykańskich, Kenworth, Mack, Peterbilt. Tam pamiętam, że dziewczyna jakaś, czy tam kobieta, pamiętam, że miała wypadek na takim, no, skrzyżowaniu, bo nie jechali za szybcioro, no, szybko troszeczkę. No i niestety kabum, co nie? No, na przykład, co jeszcze tu można powiedzieć, jakie filmy? No, głównie to na pustyniach są epickie. No, czym powiem wam, że takie western to mi się tak średnio podobają, powiem wam, ale niektóre to na przykład wciągają filmy. Bardzo wciągają te filmy, mi się bardzo podobają. Takie westernowskie, że na pustyniach, co nie? Występuje akcja i czas. Powiem, że tych filmów to jest tysiące, tysiące. Tysiące filmów tam jest. No i da się ich oglądać, co nie? Wiem, że się powtarzam, ale no ja nie zapomnę niektórych filmów takich amerykańskich, bo mi się bardzo podobają, kurczę, bardzo, bardzo. Z całego serca polecam wam, moi drodzy. No, na przykład w kolejnym odcinku sobie poopowiadamy o filmie, czyli nie zapomnę o filmie. Trylogia Johnny Rambo. Rambo, pierwsza krew, z 1982 roku oglądałem po raz drugi w tym roku. Wcześniej oglądałem na komputerze, a teraz no, obejrzałem sobie w telewizorze. Wiecie, sobie no, z pendrive'a. Co nie? No, powiem, że epicki film, mi się bardzo podoba. Jak na tamte lata, powiem, że Sylvester Stallone to jest kurcze gość. Gość o mocnych jajach, krótko mówiąc. No, kurczę, powiem wam, że takiego filmu nie oglądałem takiego, no, powiem wam, że fajnego. Fajnego filmu nie oglądałem, tak, no. No, dobre, kurczę. No, powiem, że kiedyś to filmów oglądałem sporo, ale jakoś tak ostatnio w ogóle nie oglądałem. Jakoś tak przyszła mi chęć na oglądanie tych filmów, no nie? W tym roku jakoś tak powiem wam. Głównie tak i przypomniało mi się o The Walking Dead, co nie? Co jeszcze? Co by poopowiadałem o Rambie w kolejnym odcinku z Amerykana, co nie? Może obejrzę sobie drugą część. Jeszcze mogę poopowiadać sobie, no jeżeli nikt nie, jeżeli ktoś nie oglądał Taxi 5 części czy 4, nie, 5 czy 4, nie wiem, 4 chyba, czy 5, no na pewno 4 jakieś, pamiętam, oglądałem, bo piątki chyba nie ma, ale mogę się mylić w tej chwili, powiem wam szczerze. Co jeszcze tutaj poopowiadamy sobie o Taxi, o francuskim filmie. Kolejne tory? Fajnie. No, o Taxi sobie opowiadamy pewnie w kolejnym odcinku, jeżeli nie zapomnę. O! Powiem wam, że będę tutaj o dużo tematów takich wymyślał. Postaram się. Bo tak powiem wam, że jechać, no kurczę, bez żadnego tematu to takie żmudnie troszeczkę. A tutaj
No troszeczkę popowiadałem, kurczę, no. No, informacji tyle, ile wiedziałem, co nie? O niektórych tych sezonach The Walking Dead, o tych filmie takim, co tam te ciężarówki występowały, Mac, ten właśnie Peterbilt Kenworth. No ten Mac to był chyba z tych, jak dobrze pamiętam, z dłuższych, albo z tych krótszych, z takiej krótkiej kabiny chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że te Kenworthy, Peterbilty były takie. Było z takiej kabiny na pewno były wtedy były one, te ciężarówki, ale to dość stary ten Mac był na pewno. A te Peterbilt w sumie stary film już jest. W sumie te stare ciężarówki były jeszcze. Tak. Przypomniałem sobie dopiero teraz, kurczę. Ja jadę do. A, da, jackpot, okej. Florek, co to za jakiś człowiek jedzie? Florek, bez florek. Dobra, ja tu. Dobra. Troszeczkę tutaj spoją niebezpiecznie jechać w Amerykanie, kurczę. No, na tych lądówkach niektórych, bo tu. Powiem, że ludzie pędzą jak głupie tu na tych lądóweczkach, ale. Tu powiem, że da. Kurczę, to da się wykręcić na tych lądówkach z tym moim Peterbiltem, jak ogólnie na tych lądówkach, bo one są jakieś takie czułe, powiem wam, na te lądówki, bo. W Eurotraku to te lądówki są troszeczkę, powiem, no niestety, ojojojojoj, za małe, a tu są troszeczkę takie, powiem wam, większe. Takie sobie wyobrażam, kurczę, wyobrażałem sobie wczoraj, co nie, tak tutaj mówiąc o tym spiku, żebym chciał mieszkać bardzo w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, ale powiem wam, że z drugiej strony trzeba umieć się posługiwać językiem angielskim. No, angielskim, amerykańskim, co nie. Ale niestety, kurczę. Fajnie tak by było mieszkać, powiem wam szczerze, tak. No, tak wyobrażać można sobie, co nie. Tak, kurczę, myśleć jak. No, o marzeniach. Ale wiecie, kurczę, no niestety. Te marzenia, no, niestety się nie wymarzą. Znaczy, no, nie. No, kurczę, niestety. No, jak to się mówi? Wspomniałam nazwy. Ojeju. No niestety się nie zdarzą, co nie? Te marzenia, co nie? Się nie spełnią. O to mi chodziło właśnie. Przypomniałam sobie dopiero teraz. O tak to mi się bardzo podobają te drogi, kurczę. Bardzo. W Amerykanie. Czemu mi ten kurde, ten pomad? Tak czulowo chodzi teraz. Ludzie, bez kitu. Ile jeszcze tam do tego mam miejsca? Halo. Bo sam jeszcze, już sam nie wiem nadal. No dobra, to jedziemy do miejsca i. No. Skończymy odcinek, co nie? Myślę, że on długi już jest troszeczkę. No ale co mi tam. Troszeczkę trzeba, kurczę, nagrać odcinka, co nie? Z Amerykana. Taki troszeczkę dłuższy. Z 50 minut, czy tam, no, może nie ma 50 minut, ale mogę się mylić w tej chwili. No, dojrzałem sobie do miejsca już docelowego, czyli jackpot, i tam chyba Eureka, jak dobrze. Nie, Selgoods. Myślałem, pomyliłem się troszeczkę tutaj. Co jeszcze miałem mówić wam? Zaraz. Co ja sobie to jeszcze przypomniałem, kurczę, chyba nic. No, w kolejnym odcinku sobie poopowiadamy o Rambie, postaram się, co nie o tym filmie. Pewnie niektórzy nie lubią takich filmów, ale powiem, że pierwsza część mnie bardzo zaciekawiła, wiecie? Bo ten, powiem, że Sylvester Stallone, on bardzo, no, krótko mówiąc, zajebiście gra w tych filmach. On bardzo świetnie gra w tych filmach, nie oszukujmy się. Mi się ten aktor bardzo podoba, bo on grał przecież w Taxi. Nie wiem, w której części, ale chyba w dwójce albo w jedynce. Chyba w jedynce, jak dobrze pamiętam. Pamiętam, że on go wiózł nie na lotnisko, tylko chyba na lotnisko wiózł piłkarza. Wróć. Znaczy piłkarza wiózł na boisko, wybaczcie. A na lotnisko wiózł Sylwestra Stallona. Tak jest, tak. Już sobie przypomniałem, tak jest. I to była chyba pierwsza część, jak dobrze pamiętam, albo druga.
W tej chwili, kurczę, nie przypomnę sobie za pieruna. Bo w trójce, kurczę, nie pamiętam w sumie już teraz, wiecie? Kurczę, musiałbym pooglądać sobie jeszcze, przypomnieć sobie, ale to taki szczegół, co nie. Nie będę oglądał, nie, moi drodzy, nie. Mi się nie opłaca, powiem wam, oglądać tych, no, co kilka miesięcy tych samych filmów, co nie. Czekajcie, ja sobie tu odwiedzę tę drogę. Wiecie, bo ja chyba tam. Ja chyba sobie tam zwiedziłem jeszcze drogę jedną, ale tutaj nie zwiedziłem sobie jeszcze. Ale lagi mam, jakie, o Jezu. Ja cię kikole, nie, ja nie wierzę, z tymi lagami to jest masakra jakaś. Oj, sobie tutaj wjedziemy. Do tej, no to dróżka, no bez kitu. Za dużo ramu zżera, ludzie, no bez przesady. O, te domki mi się podobają, kurczę, w tej grze. Dobra, my sobie tak będziemy jechać na tym, na trzecim biegu. Nie będę tutaj jechał szybko. Nie, bo mi się nie opłaca. Dobra. O, tam coś pisało. A, nie przeczytałem, za późno przeczytałem, kurczę. Dobra, do Selgut wjeżdżamy i. No i zakończymy sobie odcineczek. No i tak to jest, powiem wam, no. A, dobra, mogłem prosto nie jechać, jeju. Dobra, bierzemy, tak, bo mi się śpieszy troszeczkę w sumie. Ojej. Jak tam, kurczę, wow, 1500, ojoj, jaka krótka trasa, czego taka krótka trasa mi się zrobiła, halo. Nie no, żartuję, powiem wam szczerze. Czekajcie. Dobra, okej. Czekajcie, coś mi się wyłączyło, halo. Nie, myślałam, dobra, okej. Czekajcie, co my tu mamy ulepszenia nowe? Kolor. Skąd ja mam te malowania? Ale fajne malowania, wow. Mi się bardzo podobały te malowania. Czekajcie, zaraz. Aha, dobra. A, dobrze, moi drodzy, tam sobie w kolejnym odcinku popatrzymy te malowania, bo ten odcinek troszeczkę trwa pewnie. No ale cóż. Widzimy się w kolejnym materiale, pewnie na multi będzie. Pojedziemy sobie gdzieś dalej, a zobaczymy jeszcze, pewnie będę coś jeździł, wiecie, poza nagrywaniem. No właśnie w tej grze. No i cóż, jak mam nadzieję, że się spodobał odcineczek ten, no troszeczkę dłuższy pewnie, jak przewiduję, ale mogę się mylić. Co nie? A to taki szczegół, co nie? No i cóż. Na razie i cóż, cześć!